Cześć ludziska, z tej strony Maksim. Witam Was w drugiej części 15 minutówki związanej z grą Dead Space 2. Jak widzicie, ja sobie heniusiem się zasłaniam, tak jak żeście widzieli wcześniej. Będę musiał zdobyć jakąś broń, bo nie mam za bardzo czym tu trzaskać i będzie mały problem. Dobra, lećmy w tą stronę, bo tam coś jeszcze jest. Dobra, tu mamy głowę, tym razem głowę Stefana. Tą głową też można oczywiście rzucać, kabum. Ale zbyt wiele mu tutaj nie zrobiłem. Trzeba sobie będzie poradzić tą latarką. Weźmy kredyty i zobaczmy, co się niżej stanie. Jeszcze sobie tu pokopię po tych trupach. Gra nas zmusza, znaczy nie zmusza, ale zachęca do kopania. Dźwignijmy naszego Henka. Heniek, idziesz z nami. Ty nie, Henka chce wziąć. Heniek, idziesz na dół. I sobie możemy poglądać tą salę od góry, w której żeśmy byli. Dobra, ja wyrzucam te zwłoki, bo one mi tu przeszkadzają. I dostańmy się tutaj do skrzynki po kredyciole. Ja sobie jeszcze zerknę, gdzie mam się udać i lecimy. Jak widzicie, nasza postać porusza się coraz gorzej. Musielibyśmy użyć apteczki, żeby mu się polepszyło. Dobra, jeszcze zobaczę, co jest z tej strony. Dobra, odnowiłem sobie troszkę energię. I mamy kolejny przedmiot, używamy tej kinezy. Głupio, że musimy. Puszczać ten przedmiot, jeżeli chcemy przejść. Ok, tutaj nas uczą, że mamy deptać po tym wszystkim, rozpieprzać z buta. Ze zwłok mamy kolejną apteczkę. Naładujmy sobie bardziej pasek na plecach. Dobra. Przyrząd edukacyjny przyda nam się do miotania. Tylko jeszcze tutaj walniemy mele. I zasuwamy. Tam się ktoś rzuca na stole, na pewno zginie, bo jakby to mogło być inaczej. Dobra, sobie to wyrzucę i zaczynam obcinać tutaj szafki. Tu jeszcze mamy drugą. Ta druga jest zamknięta, ok. Bierzmy nasz przyrząd edukacyjny i lecimy do przodu. Także jak widzicie, może nie horror, ale taka opowieść z dreszczykiem. O, idzie Stasiu. What the fuck are you doing? Dobra, i dostajemy nową broń. Teraz możemy strzelać. Odcinając tutaj członki, nie kojarzyć źle świntuchy naszych wrogów. Jak widzicie, na potwierdzenie słów, że nie grałem w ten tytuł jakoś zbyt długo, bo nie chciałem psuć sobie tak naprawdę jedynki. Chcę to chronologicznie poprzechodzić, to na potwierdzenie, że nie grałem, wpadła trofka. Dobra, załadmy gomele i pokopmy trochę. Coś z niego może wyleci. Ok. Tutaj też coś było. Dobra, wzięliśmy już to. I lecimy do przodu. Przedzierając się przez następne zakątki tutaj tego statku. O, jak się rzuca. No myślę, że już się przestanie rzucać za moment.
Pozbierajmy wszystko. Tutaj jest jeszcze jeden pokój z szafką. Przeładujmy naszego gana. Tutaj jest następna szafka zamknięta. Dobra, ale lecimy dalej. Troszkę się trzeba do tej kamery przyzwyczaić. Tak jak mówię, na początku ona jest dla mnie zbyt czuła. Ja się tu porozglądam, co my tutaj mamy. No i zasuwamy dalej. Dobra, w razie czego patrzę, gdzie są przedmioty na podłożu. Tutaj trubki, tam trubki save'a możemy sobie zrobić. Ja tego nie będę robił. I zasuwamy dalej. Okej, tutaj jakieś zabawki dziecięce. Misiu. Nie wiem, czy co oni mają z tym, że misiu ma w horrorze, jak gdzieś leży rozpieprzony w krwi i to ma być, nie wiem, straszne. Dla mnie to nie nastrasza jakiegoś klimatu. Dla mnie to jest po prostu... Dobra, jak pierwszy raz się coś takiego widziało, to może, ale jak jest to w 189 grze stosowane, to już nie jest nic takiego fajnego. Para spadła. Gdzieś tam się uwolniła z rur. Teraz gdzie? Mamy iść do tego pokoju, ale jeszcze Chupacabras. Freddy Stanoga do nas tutaj. O, i drugi. Spierniczamy. Użyjemy sobie zaraz jakiejś ludzkiej tarczy. Zbyt dużo tych pocisków tutaj nie mamy, ale trzeba sobie je będzie jakoś poradzić. Dobra, kabum. No i powinniśmy dać radę. A jednak. Także widzicie, ja się zapatrzałem, zagadałem się jak zwykle i nie spojrzałem na z tyłu na naszą energię. Także przy okazji, żeście zobaczyli, że można dość szybko wpaść. Nieważne. Ja już mniej więcej teraz będę wiedział, co mnie czeka za tymi drzwiami. Tutaj jeszcze sobie zobaczę, czy coś nie przeoczyłem. Nie. Wezmę sobie już jakąś żywą tarczę. Dobra. Powinni już atakować. Leci jeden. Fuck. Gościa za plecami nie zapraszałem. Przeładowuj. Okej. Teraz sobie pokopiemy po zwłokach. Odnawiając apteczkę, tutaj sobie to też skopiemy. Widzicie, dość dziwny sposób każe nam niszczyć zwłoki ta gra. Czy zjadłeś może apteczkę, czy zjadłeś może kredyty? Dobra, jeszcze raz tutaj podejdźmy. Zwińmy te kredyty i zasuwamy dalej. Jeszcze sobie tutaj przejrzę tą salę, gdzie te Chupacabrasy ludzkie stonogi śmigały. Tutaj szafeczka. Dobra. I zapierniczamy. Tym razem szybciej biegając. Postepujmy. Co my tutaj mamy? Co możemy sobie przeładować właśnie? Tu coś leży. Energia do naszej giwerki. Na razie spokój. Pozbierajmy te wszystkie całatajstwo, które tutaj leży. Tam jeszcze trzeba zrobić
małe stepowanko i zasuwamy dalej. Dobra, z tej strony spokój. Dobra, i stosując zasadę, jak GPS każe nam iść tam, to my idziemy gdzie indziej, być może coś znajdziemy. I bardzo często, gęsto, powinniście to robić w wielu grach, jak widzicie, jakąś tam pierdołkę znalazłem. I jeszcze jest jakaś szafka, podejrzewam, że i tak będziemy się tu wracać. Ale ja zawsze przeważnie w grach czegoś takiego tutaj zastosowanie zawsze mam, czyli jak GPS nam każe iść w tą stronę, ja idę zawsze przekornie w drugą. Przeważnie 95% gry, jeżeli chodzi o Bioshocki, tam tak jest zrobione, czyli każą nam iść w lewo, musimy iść w prawo. Dobra, tu ziomek coś tam krzyczał, mamy iść za nim, ale ja za nim nie pójdę, pierw sobie sprawdzę, co mamy tutaj. A może tak daleko nie będę się zapuszczał. Tutaj chyba też już nic nie ma. Dobra, nie schodzę jak na razie na dół, tylko lecę za nim. Chyba tamtą stroną też bym doszedł. To jest chyba to samo przejście, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie znam tutaj tej lokalizacji na pamięć. Okej, okay. Gości pojechał windą. Tu jest zamknięte. Zbieramy do plazma gana rzeczy. No i na pewno nas tutaj zaatakują. No oczywiście. Jak było chwilę gadki, to chwilę będzie walki. Standard. Dobra. Jeszcze mi z główki wali. Więcej ich matka nie miała. Dobra, chyba już wszyscy. Teraz trzeba będzie pokopać po zwłokach. Raz, dwa, trzy. Co kryje twój żołądek? Ajajajajajajaj. Ok, czyli coś tutaj się jeszcze będzie działo. Coś tutaj słyszymy. Tych drzwi na razie nie można tutaj otworzyć. Ok, i teraz nas tutaj już prowadzą z powrotem po nitce. Jeszcze tutaj wejdźmy do recepcji, na pewno coś znajdziemy. Jakiś text log, który nas w selekcie możemy sobie tutaj wyświetlić. Możemy sobie poczytać o doktorze Brianie jakimś tam. I chyba wszystko, lecimy dalej. Ja widzę, że minutka została do końca tego gameplaya, także powoli ja się z wami żegnam. Widzicie, tak prezentuje się Dead Space 2. Spotkamy się w innych gameplayach. Z innych gier. Trzymajcie się na razie, hej ludziska. Oglądajcie ostatnie 30 sekund moich zmagań z ludźmi stonowymi.